Myślę, że wielkie brawa dla niego. Dzisiejsze spotkanie ma charakter typowo sportowy. O zabranie głosu poproszę panią dyrektor zespołu ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego, panią Ludmiłę Morecką. Witam bardzo serdecznie, witam Justynę Święty. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorące brawa, bo to jest rozgrzewka. Także jest wielkie, wspaniała rozgrzewka. Mamy też szczególnego gościa, pana wicemarszałka Michała Wosia. Gromkie brawa. Który właśnie w swoim zakresie obowiązków ma naszą halę, czyli jest to nasz szef, będzie się wam też w jakiś sposób przyglądał, ale to też jest okazja do tego, żebyśmy pokazali, że jesteśmy wspaniałymi sportowcami. Słuchajcie, dzisiaj nasze spotkanie ma trochę inny charakter. Chcemy dwóch rzeczy. Chcemy Justynie podziękować za to, że jest zawsze z nami. Chcemy pogratulować, ale chcemy też zobaczyć, jak wygląda ten jej dzień codzienny, jak wyglądają jej zawody, jak wyglądają, to są te specjalne chwile, ale jak wyglądają jej codzienne treningi i na to się dzisiaj przygotowaliśmy. Hala to miejsce, gdzie ćwiczymy, gdzie kształtujemy swoje ciało, często też umysł. Dlatego nie będę tutaj długich przemówień, nie tylko do was, ale do naszych szczególnych gości wieść. Natomiast myślę, że w swoim, ale także w waszym imieniu złożę ten wiosenny, wspaniały bukiet na ręce Justyny z wstęgą biało-czerwoną, jako taki nasz szczególny symbol za to, że tyle emocji, cudownych emocji dostarczyła nam w czasie halowych mistrzostw Europy w Polsce. Justyna. Za cudowne sukcesy, za to, że jest zawsze z nami, zawsze nas wspiera i za to, że daje nam tyle cudownych przeżyć sportowych i takich patriotycznych, narodowych. Proszę. Sprawia, że wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Raciborzanami, ale ja mam ten szczególny przywilej dzisiaj, że możemy panią gościć w naszej szkole i właśnie w takich szczególnych okolicznościach, czyli jak pani dyrektor powiedziała, w taki zwykły, codzienny dzień, przy zwykłych, codziennych przygotowaniach, przy tej ciężkiej pracy, bo wszyscy wiemy, jak gigantyczna, ciężka, codzienna praca, jaką codzienną pracę pani wykonuje, zwykłym zaangażowaniem. Także wszyscy się cieszymy z tych momentów medalowych, a niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak wygląda to zaplecze, że tak powiem, to ciężkie zaplecze. Państwu też w podziękowaniu taka symboliczna nagroda marszałka pamiątkowa. Serdecznie pani dziękuję w imieniu całego województwa. Poproszę z panią Justyną o jedno kółeczko truchtu w ramach rozgrzewki. Pani Justyna tutaj
przejdzie osoby, które mają trening wychodzi. Medaliści Mistrzostw Polski juniorów, aktualni medaliści Mistrzostw Polski juniorów, aktualni finaliści Mistrzostw Polski, aktualni medaliści Mistrzostw Śląska, młodzieży, dzieci. Także serdecznie się cieszymy, serdecznie się cieszymy. Krótki komentarz zawsze. Skłony w przód. Część osób z kadry narodowej juniorów przebywała z notowania sportowych w Spale Zakopane. Patryk Grzegorzewicz, wreszcie Polska dzisiaj wyjeżdża na notowanie sportowe. Czy się na tej nodze zmieniamy? Zmieniamy nóżkę. Proszę Państwa, żeby dojść do takiej sprawności, naprawdę, naprawdę trzeba wiele, wiele lat treningu. Pani Justyna tutaj, tu na tym, w tym miejscu, w Europy, medalistką mistrza świata, naprawdę wspaniała osoba. Teraz siat podkarski, typowy siat podkarski. Proszę Państwa, dzisiejsze ćwiczenia są nietypowe, jeżeli chodzi o trening lekkoatletyczny 400-metrowca, ale to są ćwiczenia. Bardzo ładnie, pamiętamy, że zakroczona noga jest kątem prostym. Tak jest, bardzo piękne ćwiczenia. Tak, bardzo szybciutko teraz wszyscy powstań proszę. I grupy, które zostały wyznaczone, przechodzą na płotki z przodu, z tej strony. Pani Justyna razem ze mną. Natomiast pozostałe osoby, w związku z tym, że nas jest dużo, siadają na ławeczkach. Każde ćwiczenie będziemy pokonywali trzy razy na prawą nogę atakującą, trzy razy na lewą. Specjalnie ustawiają się płoteczki niższe, na to są grupy młodzikowskie i wyższe, ta grupa zaawansowana, już bardziej sprawnie pokazują te ćwiczenia. Natomiast tu jest grupa młodsza, klasa 7-8. Bardzo proszę, pokonuje Pani Justyna, tutaj będzie się dalej przyglądała, jak wygląda. Proszę. To jest prawa nóżka, była teraz. Proszę Państwa, i ten trening lekkoatletyczny mógłby trwać naprawdę, nie mógłby, ale przeważnie trwa około godziny.